Witajcie. Chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć Wam o fortepianie. Fortepiany pięknie wyglądają z zewnątrz, podobnie jak samochody, bardzo mi się to podoba, ale szczerze bardziej jestem ciekawy, co jest w środku. Zobaczmy, czy tutaj, podobnie jak w samochodzie, jest coś w rodzaju silnika. Jak pewnie wszyscy wiecie, źródłem dźwięku w fortepianie jest struna. W fortepianie mamy około 220 strun. Co prawda dźwięków jest tylko 88, ale niektóre dźwięki mają po 3 struny, niektóre tak jak tutaj po 2 i dopiero na samym końcu jeden dźwięk to jedna struna. Gdybyśmy napięli samą strunę, wyobraźmy sobie, że zawieszamy strunę pod sufitem i napinamy strunę. No i pewnie okazałoby się, że ten dźwięk, który powstanie, no nie jest taki aż donośny, jak tutaj mi się udało go wydobyć, tylko jest dosyć słaby. Dlatego fortepian potrzebuje wzmacniacza. Rolę takiego wzmacniacza w fortepianie pełni płyta rezonansowa, którą widzimy tutaj. I co jest ciekawego w tej płycie? Widzimy tutaj, że słoje drewna są bardzo gęste. Są praktycznie jeden obok drugiego. I takie drewno pozyskujemy w lasach, które rosną wysoko w górach. Jest to drewno świerkowe. Tutaj ta płyta rezonansowa ma kształt czaszy. Musielibyśmy wziąć cyrkiel o rozwartości 7 metrów, żeby wyrysować taki wielki łuk. To właśnie możemy sobie zauważyć, przykładając taki bardzo ładny przyrząd, widać, że ta struna nie idzie w linii prostej. Tutaj za mostkiem zakręca w dół. W ten sposób dociska mostek i umożliwia przeniesienie drgań na całą płytę rezonansową. Myślę, że w tym miejscu warto wspomnieć też o jednej z najważniejszych części obudowy, a mianowicie o nakrywie górnej. Gdyby zdjąć nakrywę górną, okazałoby się, że no oczywiście mamy wzmocnienie dźwięku, ale takie średnie tak naprawdę, bo większość dźwięku poszłaby najpierw do samej góry, odbiła się od sufitu i dopiero jakaś tam część doszłaby do uszu słuchaczy. Natomiast tutaj mamy bardzo ładnie wykorzystaną tą płytę. Dźwięk z płyty wędruje do góry, odbija się pod kątem prostym i kieruje się wprost do słuchacza siedzącego na widowni. Aby struna mogła zabrzmieć swoim pięknym dźwiękiem, musi być też odpowiednio napięta. I okazuje się, że w fortepianie to napięcie jest całkiem spore. Dlatego gdybyśmy połączyli siłę tych wszystkich strun, gdybyśmy na przykład wyobrazili sobie, że łączymy to w jedną wielką strunę i taką strunę zawiesili na przykład na dźwigu, to żeby to napięcie było odpowiednie, musielibyśmy po prostu powiesić wielką ciężarówkę, która jest zapakowana i waży w sumie 25 tysięcy kilogramów. Dlatego potrzebujemy do tego odpowiedniej konstrukcji. Zobaczmy może, co się dzieje pod fortepianem. Jak widzimy, fortepian ma tutaj bardzo masywny drewniany szkielet, który jest w stanie wytrzymać duże napięcie strun, ale niestety nie aż takie. Dlatego, aby fortepian mógł wytrzymać takie duże napięcie i nie wyginał się podczas strojenia, musimy dołączyć do tego masywnego szkieletu ramę żeliwną. Widzimy tutaj potężne wkręty. I dopiero połączenie masywnego szkieletu i ramy żeliwnej daje nam gwarancję, że fortepian wytrzyma takie duże napięcie. Aby odpowiednio napiąć struny, czyli dostroić fortepian, używamy takiego oto narzędzia. Jest to klucz do fortepianu, do strojenia fortepianu, który zakładamy na tak zwane kołki strojkowe. I przez obracanie kołków możemy odpowiednio dostroić fortepian. A teraz przyszedł czas, żeby zobaczyć, co tak właściwie pobudza naszą strunę. Tutaj widzimy młoteczek. Na końcu całego tego mechanizmu mamy młoteczek, a na początku klawisz.
Bardzo ważnym elementem budowy fortepianu jest urządzenie pedałowe. Często mówimy, że prawy pedał to wręcz dusza fortepianu. Teraz zagram parę dźwięków bez pedału. Zobaczymy, jak to brzmi. A teraz zobaczymy, jak brzmi z duszą. Prawy pedał podnosi wszystkie tłumiki, dlatego po naciśnięciu dźwięku brzmi on bardzo długo. Lewy pedał działa natomiast w ten sposób, że cały mechanizm przesuwa się w prawo delikatnie i młotek zamiast uderzać w swoje naturalne miejsce, uderza w strunę tą częścią filcu, która jest jeszcze nieubita. Czy do nastrojenia fortepianu wystarczy tylko klucz? Zobaczmy. To jest zaledwie znikoma część narzędzi, która jest potrzebna do przygotowania fortepianu do koncertu. Podobało Wam się wnętrze naszego pięknego instrumentu? Kto by pomyślał, że składa się on z 10 000 elementów?